Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Zbliża się powoli marzec, a wraz z nim Dzień Kobiet. I ten dzisiejszy odcinek właśnie będzie poświęcony paniom, które majsterkują. Także drogie majsterkowiczki, zapaszcie sobie kawę, usiądźcie wygodnie i oglądajcie, ponieważ dzisiaj mam coś dla Was. W życiu każdej kobiety od czasu do czasu zdarza się taka sytuacja, że musi się zmierzyć z takim bardziej męskim zadaniem. Bo a to trzeba coś przykręcić, odkręcić, coś ewentualnie przewiercić i oczywiście najprostszą metodą jest udanie się do swojego partnera. Aczkolwiek z tymi partnerami, jak moje drogie panie z pewnością dobrze wiecie, czasami różnie bywa. Bo a to jest w pracy, a to śpi, a to odpoczywa, albo poszedł gdzieś z kolegą. Po pewnym czasie taka sytuacja może przerodzić się w prawdziwy problem, bo wy czekacie, denerwujecie się, dochodzi do kłótni, a tymczasem wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić to samemu. Nie są to zadania absolutnie trudne, wystarczy mieć do tego odpowiednie narzędzia i takie właśnie narzędzie kryje się w tej pięknej torebce. Oto co skrywa się w środku, a mianowicie dwubiegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka marki Hilda wraz z zestawem akcesoriów w postaci kompletu bitów i kompletu wierteł. Dodatkowo w zestawie mamy przedłużkę magnetyczną, ładowarkę oraz oczywiście instrukcję. Zacznijmy może od instrukcji, bo w niej mamy specyfikację. Ja co prawda wiem, że kobiet takie rzeczy za bardzo nie interesują, ale dobrze wiedzieć, z jakim urządzeniem będziemy mieć do czynienia. Tak jak mówiłem, mam tutaj dwa biegi. Na pierwszym biegu prędkość obrotowa od 0 do 350 obrotów na minutę, na drugim od 0 do 1400. Mamy tutaj regulację momentu obrotowego za pomocą sprzęgła, które posiada 25 przełożeń plus jedno odpowiedzialne za wiercenie. Maksymalny moment obrotowy to 20 Nm, a futerko, czy inaczej mówiąc uchwyt wiertarski, może pomieścić wiertło o średnicy maksymalnie 10 mm. Załączony zestaw bitów składa się z 10 elementów. Mamy tutaj trzy końcówki płaskie SL w rozmiarach 4, 5, 6, dwa krzyżaki, dwie gwiazdki, dwa torksy i jedną końcówkę 1/4 cala, dzięki której na przykład będziemy mogli używać kluczy nasadowych. Zestaw wierteł również składa się z 10 elementów, aczkolwiek zaznaczę, że są to wiertła calowe, także przy jakichś takich bardziej precyzyjnych pracach radzę się wstrzymać z ich używaniem i kupić sobie jakieś wiertła w systemie metrycznym. Tam będziemy mieli pewność, że wykonywane otwory mają taką średnicę, jaką faktycznie chcieliśmy uzyskać. W zestawie mamy również 12-woltową ładowarkę, bo właśnie taka bateria zasila nasze urządzenie i ta ładowarka na wyjściu ma prąd 0,3 A, nie za duży, także to ładowanie raczej zbyt szybkie nie będzie. Jeżeli chodzi o główne urządzenie, to zaczniemy sobie omawianie właśnie od baterii, ponieważ ją musimy naładować. W tej chwili nasza maszynka nie działa, jest zupełnie wyczerpana, także akurat w przypadku tej sztuki, która do mnie dotarła, nie będziemy mogli skorzystać z taniego chińskiego prądu. Bateria montowana jest w stopce urządzenia, wyciągamy ją tutaj naciskając te dwa przyciski i to jest bardzo podobna bateria do baterii firmy Parkside, aczkolwiek od razu mówię, że te baterie firmy Parkside tutaj do tej wiertarki nie pasują, ponieważ różni się tutaj troszeczkę kształt tej złączki i uniemożliwia jej wciśnięcie do środka. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta bateria, która pasuje do tego urządzenia, jest praktycznie identyczna do tej, w które wyposażone były wiertarko-wkrętarki w Biedronce. Tam również była taka seria 12-woltowa, aczkolwiek z tego co pamiętam, z dostaniem tych baterii Niteo zawsze był problem, także raczej tutaj nie liczyłbym na wymianę. Musimy sobie po prostu o tą baterię dbać, ewentualnie na stronie producenta dokupić drugą i z niej korzystać. Ja w tej chwili podłączę ją do ładowania, bo tak jak mówiłem, niestety dotarła na miejsce bez jakiegokolwiek prądu. Podłączenie wygląda w ten sposób, że ładowarkę wpinamy w tym miejscu i oczywiście wtyczkę wpinamy do gniazdka. Ok, bateria naładowana, także możemy ją z powrotem założyć. Wydawało mi się, że nie powiedziałem, jaka jest jej pojemność i faktycznie nie powiedziałem tego, a to dlatego, że na tej baterii nie mamy żadnej informacji odnośnie tej pojemności. Przejrzałem również instrukcję, tam też niczego nie znajdziemy. Załóżmy zatem, że ma w okolicach 2 Ah. Teraz pora, żeby przyjrzeć się ergonomii, jak i wymiarom tego urządzenia. Jeżeli chodzi o długość, to nie przekracza ona 20 cm, dokładnie 19. Wysokość w najwyższym punkcie, licząc od podstawy, to 21 cm, natomiast szerokość korpusu ma w okolicach 5. Rękojeści są ogumowane, także pewnie bezpiecznie będzie się ją trzymać. Niezależnie czy mamy dużo siły czy nie, raczej nie powinna nam z ręki wypaść. Teraz zobaczmy, ile to nasze urządzenie waży. Z pewnością ta informacja dla pań będzie dość istotna. Nasza wkrętarka nie waży więcej niż kilogram, dokładnie 916 gramów, także myślę, że całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi o obsługę, to mam tutaj włącznik główny. On jest zablokowany w momencie, gdy nie wybierzemy kierunku obrotów. W lewo lub też w prawo.
to wszystko działa, natomiast gdy właśnie z tej pozycji środkowej, to spust jest zabezpieczony. U góry z kolei mamy przełącznik, który odpowiada za wybór biegu w tej wiertarce i tak jak mówiłem, na pierwszym biegu mamy te obroty ograniczone do 350 na minutę. Tak to wygląda. Natomiast na biegu drugim do 1400. Jeżeli chodzi o poziom głośności, to urządzenie wydaje się być bardzo ciche, ale możemy to oczywiście sprawdzić za pomocą decybelomierza. Na pierwszym biegu 76 dB, na drugim w okolicach 78-79. Ok, wróćmy dalej do obsługi. Z przodu korpusu znajduje się pierścień, który reguluje nam sprzęgło, a za jego pomocą ograniczamy lub zwiększamy moment obrotowy. Tak jak mówiłem na samym początku, mamy 25 przełożeń i ostatnie przełożenie odpowiedzialne za wiercenie. Na samym przodzie mamy plastikowy uchwyt wiertarski. Tak jak wspominaliśmy, maksymalnie możemy tutaj założyć wiertło średnicy 10 mm. Ten uchwyt jest automatyczny, aczkolwiek ta jego automatyka działa tylko na pierwszym biegu, ponieważ wtedy możemy do niego włożyć wiertło, zakręcić, ono nam się zablokuje, no i możemy wiercić. Gdy chcemy odkręcić, po prostu przekręcamy i w tym momencie możemy je uwolnić. No i tak jak mówiłem, działa to tylko na pierwszym biegu, ponieważ na drugim, no niestety coś tutaj jest nie do końca i ten uchwyt nam się kręci, także tutaj ta blokada po prostu nie działa. Ok, w takim razie czas na jakiś taki przykładowy test. Sprawdzimy sobie po prostu wkręcanie, jak działa sprzęgło, następnie wiercenie, zarówno w metalu, jak i w drewnie. Praca oczywiście w warunkach takich normalnych, domowych nie ma sensu. Nigdy takiej maskownicy do zamka nie przykręcamy w ten sposób, ale tutaj po prostu posłuży nam jako pole doświadczalne właśnie dla tej wkrętarki. Także co musimy zrobić na początek? Oczywiście wsadzamy sobie przedłużkę do wkrętów. Wybieramy odpowiednią końcówkę. Tutaj będziemy mieć końcówkę PH. Do tych czarnych wkrętów właśnie te są najlepsze. Możemy sobie ją zmierzyć, czy nam dobrze pasuje. Myślę, że tak. Zakładamy. I teraz do wkręcania oczywiście najbardziej odpowiedni będzie bieg pierwszy. Nie musimy wkręcać maksymalnym obrotem. Ograniczmy go powiedzmy na początek do 10. No i zobaczymy, jak sobie ta wkrętarka poradzi z takim zadaniem. Sprzęgło zadziałało, według mnie ustawione idealnie na tym poziomie dla takiego wkrętu i dla takiego materiału, który jest pod spodem, ale dobrze, wkręćmy jeszcze te cztery pozostałe śrubki. I gotowe. Zobaczmy w takim razie, jak urządzenie poradzi sobie z funkcją wiercenia. Będzie to wiercenie w metalu, także na razie nie zwiększamy prędkości, zostawimy na tym pierwszym biegu, ale przełączymy sobie na tryb wiercenia. No i zobaczymy, czy za pomocą takiego 4-milimetrowego wiertła uda nam się w tej blaszce zrobić otwór. Być może za bardzo nacisnąłem, ale to wiertło po prostu się skrzywiło pod tym naciskiem. Także generalnie, o ile samo wiercenie nie było takie złe, to tych wierteł nie polecam. No, pod tak delikatnym naciskiem, żeby wykrzywić taki materiał, to naprawdę musi być on już słabej jakości. Dobrze, zmieńmy wiertło, może na mniejsze. Spróbujemy dokończyć ten otwór. Może przy produkcji tego nie wykorzystano aż tak dużo plasteliny. Jak widzicie, otwór gotowy, a skoro już go mamy, to wkręćmy w niego jeszcze jeden wkręt. No i jak widzieliście, zapomniałem przełączyć w tej chwili z trybu wiercenia na tryb ograniczony sprzęgłem i tu już doszło do takiego pewnego obrobienia, ale to oczywiście mój błąd. Natomiast co do jakości załączonych wierteł, to ja może już nie będę się na ich temat za bardzo wypowiadał. Wiercenie takimi wiertłami oczywiście nie ma problemu, ale co zrobić, gdy chcemy wykonać większy otwór? Mamy ograniczenie do 10 mm. Możemy do wiercenia w drewnie użyć takiego wiertła upiórowego. Tutaj sprawdzimy, czy ta wiertarka poradzi sobie z rozmiarem 18 mm na początek. Wiertło założone. Przełączamy z powrotem na tryb wiercenia. Tym razem już bieg drugi. No i spróbujemy wywiercić tutaj otwór.
ok, myślę, że do testów tyle nam wystarczy. Nie chcę też przewiercić tej kantówki na wylot, żeby nie uszkodzić stołu, ale sprawdźmy jeszcze, jak będzie się ta wiertarka zachowywała z jeszcze większym wiertłem. Tym razem już zawodnik klasy ciężkiej, szczególnie biorąc pod uwagę rozmiar samej wkrętarki, bo wiertło średnicy aż 32 mm. Dobrze, zobaczmy, czy ono poradzi sobie z tą kantówką. No niestety tu już od samego początku czuć, że ta nasza wiertarka staje, po prostu tutaj za duży opór się generuje i ten niewielki silniczek, który ją zasila, niestety aż tak dużym wiertłem nie daje sobie rady. Dobrze, w takim razie czas na krótkie podsumowanie. Jak widzieliście na tych kilku testach, to urządzenie sprawdza się nie tylko w rękach kobiety, ale i w rękach mężczyzny. Oczywiście zakres jego pracy jest troszkę ograniczony, nie jest to jakaś budowana wiertarka do mega otworów, mega długich wkrętów, ale do takich drobnych prac domowych, do skręcania mebli, do wywiercenia jakiegoś otworu w desce czy też w metalu. Nie ma tutaj funkcji udaru, więc o wierceniu w betonie nie mówimy, ale gdy na przykład chcemy sobie coś przykręcić na drzwiach, jakiś wieszaczek, to na pewno za pomocą takiej wiertarki sobie poradzimy. Jeżeli chodzi o sprzęt dodatkowy, no to tutaj niestety nie mam zbyt dobrej opinii, szczególnie na temat wierteł. No to, że ono się wygięło w czasie wiercenia jednego otworu, to jest wręcz niewiarygodne. Jeżeli chodzi o bity, no to nie było źle, nic się nie obrobiło. Myślę, że na jakiś czas nam na pewno wystarczą. Natomiast te wiertła absolutnie nadają się do wymiany. Czy warto kupić taką wiertarkę, wkrętarkę? No jeżeli podoba Wam się kolor, faktycznie dążycie do tego, żeby ta wiertarka była kojarzona bardziej z kobiecością niż z męskością, to moim zdaniem można to kupić. Ona sprawdzi się naprawdę w wielu zadaniach, tych bardziej męskich, gdy przez jakiś czas na przykład nie możecie liczyć na pomoc swojego partnera, ale gdy zastosujecie odpowiednie akcesoria, to również w tych bardziej kobiecych pracach ona powinna się sprawdzić. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i nie zapomnijcie subskrybować kanału.